Dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na tym dzisiejszym wyjątkowym wydarzeniu, na wydarzeniu w Tarnowie bez precedensu. Będzie to oficjalna prezentacja i oficjalne ważenie zawodników przed pierwszą tarnowską galą mieszanych sztuk walki MMA Night The Beginning. Widowisko, które już jutro o godzinie 18 będzie miało miejsce w hali widowiskowo-sportowej w Tarnowie Gumniskach. Witam przedstawicieli firm, które włączyły się w organizację gali oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Szczególne powitanie chciałbym teraz przekazać w ręce pana Piotra Bagińskiego. Pan Piotr Bagiński, który jest specjalnym gościem. Witam serdecznie, panie Piotrze. Pan Piotr Bagiński, specjalny gość gali, pierwszej tarnowskiej gali mieszanych sztuk walki MMA Night The Beginning, który jest trenerem MMA, brazylijskiego jiu-jitsu, selekcjonerem kadry narodowej w grapplingu, jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w Polsce i Europie. Szanowni państwo, wielkie brawa. Są też osoby, które, bez których to wydarzenie nie odbyłoby się w Tarnowie. Są to organizatorzy. Zapraszam ich teraz do siebie tutaj na środek. Pan Arkadiusz Michalik, pan Grzegorz Sokołowski, Marcin Nowak i Robert Wardzała, którzy opowiedzą nam bliżej o tym jutrzejszym wydarzeniu, a także skąd pomysł na tego typu imprezę w Tarnowie. Zacznijmy, Marcin Nowak. Drodzy Państwo, to co mam do powiedzenia było już wielokrotnie mówione przy okazji kampanii promocyjnej gali, a myślę, że też jest dobrze percypowane przez Państwa z własnych obserwacji. Otóż gale mieszanych sztuk walki organizowane w Tarnowie po raz pierwszy, ale w Polsce już od kilku lat pokazały, że jest to dyscyplina warta uwagi nie tylko dla fanów tego typu sportu, ale także dla zawodników. Najlepszym przykładem jest tutaj kilkoro zawodników, którzy są tu już z nami. Są to fighterzy, których styl bazowy to właśnie MMA. Jak powszechnie wiadomo, a tu może nie dla wszystkich, bo część z Państwa jest poza Tarnowa, w Tarnowie nie brakuje klubów i trenerów sztuk walki. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że nasza inicjatywa od samego początku właściwie spotkała się z dobrą aprobatą lokalnego środowiska sportowego, władz miasta czy lokalnych przedsiębiorców. Nawiązała się bardzo dobra współpraca, dlatego myślę, że będę tu mówił w imieniu wszystkich panów. Nie będziemy się krygować i powiemy, że jesteśmy z tego dumni. Ze swojej strony chciałem dodać, iż wierzymy, że sukces pierwszej tego typu imprezy w Tarnowie przyniesie jej kolejne edycje i chcielibyśmy promować ze swojej strony zawodników oraz organizowaliśmy galę w taki sposób, by ze względu na dobrą widoczność używamy ringu ze względu na to, żeby widzowie mieli lepszą widoczność na to, co dzieje się podczas walki, a zwłaszcza gdy przenosi się ona do parteru. W tym miejscu warto również dodać, że organizacja tego typu przedsięwzięcia to na pewno ciężka praca nas, organizatorów, ale również wsparcie i pomoc lokalnych instytucji, firm, których z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować. Tak, żeby nie przedłużać, chciałbym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że to zaufanie, którym nas obdarzyli, zaowocuje w przyszłości przy organizacji innych tego typu wydarzeń, albo też niesportowych. Przede wszystkim chciałem przywitać i podziękować za przybycie wszystkim zawodnikom. Walczą nie tylko zawodnicy z Tarnowa, ale również z Krakowa, z Rzeszowa, ze Stalowej Woli, z Radomia i z Poznania. I tutaj jeszcze raz chciałem podziękować panu trenerowi Piotrowi Bagińskiemu za przybycie i tutaj prosiłbym o parę słów. Bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tej gali. Mogę tutaj być w sumie w dniu, kiedy MMA pierwsze kroki stawia właśnie w Tarnowie. Mam nadzieję, że tak jak tu koledzy wcześniej powiedzieli, że to nie będzie pierwszy i ostatni, ale to będzie pierwszy krok, który po prostu wpłynie na to, że ten sport będzie się rozwijał tutaj na miejscu, lokalnie i nie tylko. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni, a najważniejsze, żeby widzowie
oglądali dobry show i mam nadzieję, że zawodnicy naprawdę jutro to pokażą. Oczywiście z tej strony wszystkich zapraszam na tą galę i trzymajmy kciuki za jutrzejszy dzień. Dziękuję serdecznie panowie, podziękujmy brawami. Przypominam państwu, że pierwsza tarnowska gala mieszanych sztuk walki MMA Night The Beginning już jutro o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej w Tarnowie w Gumiskach. Szanowni państwo, podczas jutrzejszej gali MMA Night The Beginning zobaczymy 16 zawodników w 5 profesjonalnych i 3 amatorskich walkach na zasadach MMA toczonych w ringu. Zawodnicy pochodzą z klubów z Tarnowa, Rzeszowa, Krakowa, Poznania, Radomia i Nowego Mesta na Słowacji. Jutro wieczorem, jako pierwsi, zmierzą się zawodnicy w walkach amatorskich. Ich nazwiska poznamy już za chwilę. Pierwsza walka to starcie Marcina Stasińskiego z Grappling Kraków kontra Adam Kozioł z Legion Team Tarnów w kategorii wagowej do 66 kg. Kategoria wagowa do 66 kg. Chwilka dla fotoreporterów, aby uwiecznić obu panów na zdjęciach. I już za chwilkę rozpoczniemy ważenie obu panów. Pierwszy na wadze stanie Marcin Stasiński z Grappling Kraków. Waga wskazuje 70,1 kg. I teraz Adam Kozioł z Legion Team Tarnów. 69,6. Jestem państwu winien jedną informację, ponieważ mówiliśmy o tym, że będzie to kategoria wagowa do 66 kg. Te wyniki są nieco zawyżone, a zatem zawodnicy będą mieli godzinę na to, aby tą wagę dodatkowo zbić. Przepraszam, w takim razie mam pomyłkę w informacjach. W takim razie jest to do 70 kg. To wszystko powinno być w porządku. Dziękujemy serdecznie. Marcin Stasiński z Grappling Kraków kontra Adam Kozioł z Legion Team Tarnów. To kategoria do 70 kg. Dziękujemy. I kolejna walka, to będzie kolejna walka amatorska. Odczytuję zawodników w tej kolejności, w jakiej będą pojawiali się również jutro podczas walk. Druga walka amatorska to walka pomiędzy Kamilem Warchołem z Kaito Stalowa Wola oraz Kamilem Smołką z Legion Team Tarnów w kategorii wagowej do 84 kg. Powitajmy serdecznie. Kamil Warchoł z Kaito Stalowa Wola oraz Kamil Smołka z Legion Team Tarnów. Panowie, stańcie tutaj na środku. Chwila dla fotoreporterów jeszcze, zanim staniecie na wadze. Zapraszamy was do tego, abyście stanęli również tak, jak jutro będziecie stanęli przed walką, czyli jak naprzeciwko siebie, jeśli możemy prosić. Tak jest, chwila dla panów z aparatami fotograficznymi. Przypominam, kategoria wagowa do 84 kg. Kamil Warchoł z Kaito Stalowa Wola oraz Kamil Smołka z Legion Team Tarnów. Prosimy serdecznie, najpierw zważy się Kamil Warchoł z Kaito Stalowa Wola. Wynik 82,1. I następny będzie Kamil Smołka z Legion Team Tarnów. Kategoria wagowa do 84 kg. Idealny wynik 84,0. Dziękujemy panowie bardzo. Kamil Warchoł i Kamil Smołka. To zawodnicy, którzy jutro pokażą się w walce amatorskiej do 84 kg. A teraz czekamy już na uczestników kolejnej walki amatorskiej. A będzie to pojedynek Karola Laby z Kaito Stalowa Wola oraz Kuby Piesiewicza z Marga SFG Radom. Kategoria wagowa do 68 kg. Panowie, zapraszamy. Powitajmy ich brawami oczywiście.
Karol Laba z Kaito Stalowa Wola oraz Kuba Piesiewicz z Marga SFG Radom. Kategoria wagowa do 68 kg. Panowie, zapraszamy na środek. Chwila dla fotoreporterów, zanim zważymy was na wadze. Stańcie naprzeciwko siebie również, tak jak jutro będziecie stali przed walką. No i zaczniemy w tym momencie wagę, ważenie. Prosimy bardzo, Karol Laba jako pierwszy stanie na wadze. Karol Laba, Kaito Stalowa Wola. ...66,8. To waga Karola Laby. A teraz Kuba Piesiewicz. 67,7. A zatem obaj panowie również mieszczą się w kategorii wagowej do 68 kg. Przypominam, Karol Laba z Kaito Stalowa Wola, a także Kuba Piesiewicz z Marga SFG Radom. Dziękujemy serdecznie, panowie. Szanowni państwo, to już byli wszyscy uczestnicy walk polskich Pierwotnowskiej Gali Mieszanych Sztuk Walki MMA Night The Beginning. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do ważenia zawodników w walkach profesjonalnych, chciałbym wspomnieć nieco o firmach i instytucjach, które walnie przyczyniły się do organizacji jutrzejszej gali MMA Night The Beginning. Partnerem organizacyjnym jest Urząd Miasta Tarnowa. Patronat honorowy nad całą galą sprawuje prezydent miasta Tarnowa, pan Ryszard Ścigała. Wśród sponsorów znalazły się takie firmy jak Al Capone, sklepy z alkoholem, Skoda Autobączek, hotel i restauracja Ujana, pub Basteja, firma handlowo-usługowa Alfa Sport, fitness klub Negri, siłownia Thai Gym, Alfa Klub, Radio Taxi Euro, Elgraf, Paintball Małopolska, Big Game, City Sport, Daytona Tarnów, Flexi Group, Flomark, Gemini Park Tarnów. Patronatem medialnym tą jutrzejszą galę objęły Gazeta Krakowska, Temi, Radio SK, Tarnów, Nasze Miasto, PL, Tarnów.net.pl, IMAW TV, Tarnowska TV, Grappler Info i MMA.rocks.pl. Szanowni państwo, miło mi poinformować, że przystąpimy już za chwilkę do ważenia zawodników w walkach profesjonalnych. A w pierwszej profesjonalnej walce w wadze półśredniej do 77 kg zmierzą się Mariusz Jankowski z MMA Devil Poznań, Box Poznań, z Mateuszem Łopatowskim z Fizol Team Tarnów. Najpierw zważymy panów. Jako pierwszy na wadze stanie Mariusz Jankowski. 77,9. Mariusz Jankowski będzie miał godzinę na zbicie wagi do wymaganych 77 kg. To wynik Łopatowskiego z Fizol Team Tarnów. A zatem Mariusz Jankowski będzie miał godzinę na zbicie wagi. Panowie, stańcie jeszcze do zdjęć. Twą formułę nieco zmieniliśmy. Wielkie brawa dla obu panów. To będzie pierwsza profesjonalna walka podczas jutrzejszej pierwszej tarnowskiej gali MMA Mieszanych Sztuk Walki. MMA Night The Beginning. Dlaczego będzie to pierwsza profesjonalna walka? Wszedł on w miejsce kontuzjowanego Arkadiusza Serwana. Zawodników w wadze półciężkiej do 93 kg. A w tej walce będą uczestniczyć Damian Kubiak z Box Poznań kontra Andrzej Bebyk z Legion Team. Powitajmy ich serdecznie. Damian Kubiak z Box Poznań kontra Andrzej Grzebyk z Legion Team. W oficjalne ważenie. Jako pierwszy na wadze stanie Damian Kubiak. 92,7. A teraz na wadze staje Andrzej Grzebyk z Legion Team Tarnów. 89,9. Panowie, zapraszamy do zdjęć. Chwila dla fotoreporterów. To będzie druga finalna walka
podczas jutrzejszej gali MMA, pierwszej tarnowskiej gali mieszanych sztuk walki. Panowie, dziękujemy bardzo. Teraz oczekujemy na zawodników, którzy będą walczyli w wadze do 66 kg i zarazem będzie to trzecia walka profesjonalna jutrzejszego wieczoru. Zmierzą się w niej Rafał Czechowski z klubu Grappling Kraków Change Gym oraz Łukasz Bilski z klubu Marga SF Radom. Powitajmy serdecznie. Rafał Czechowski jako pierwszy stanie na wadze. Przypominam, kategoria do 66 kg. Rafał Czechowski, klub Grappling Kraków Change Gym. A teraz na wadze staje Łukasz Bilski. Łukasz Bilski z klubu Marga SF Radom. 65,4. Panowie, stańcie jeszcze naprzeciw siebie. Chwilka dla fotoreporterów. Oficjalne zdjęcia przed jutrzejszym spotkaniem, przed jutrzejszą pierwszą tarnowską galą mieszanych sztuk walki. Rafał Czechowski ma za sobą jedną przegraną walkę, Łukasz Bilski trzy walki, w tym dwie wygrane i jedną przegraną. To takie krótkie resume obu zawodników. Dziękujemy serdecznie. Rafał Czechowski, Łukasz Bilski. Oczywiście Rafał Czechowski ma teraz chwilę czasu dla siebie na zbicie wagi, aby utrzymała ona wymagany poziom 66 kg. A my przechodzimy teraz do prezentacji zawodników do czwartej walki w wadze do 84 kg. Zobaczymy w niej Daniela Nowaka z klubu Grappling Kraków Change Gym oraz Mariusza Pieńkowskiego z Fizol Team Tarnów. Zapraszamy serdecznie. Jako pierwszy na wadze stanie Daniel Nowak. Teraz na wadze stanie Mariusz Pieńkowski z Fizol Team Tarnów. 83,0. Panowie, zapraszamy na środek. Zapraszamy, abyście stanęli do wspólnej fotografii. Obsada czwartej walki profesjonalnej podczas pierwszej tarnowskiej gali mieszanych sztuk walki MMA. Daniel Nowak z klubu Grappling Kraków Change Gym oraz Mariusz Pieńkowski z Fizol Team Tarnów. Mariusz Pieńkowski ma za sobą jedną przegraną walkę, natomiast jutrzejsze starcie będzie pierwszą walką profesjonalną dla Daniela Nowaka. Dziękuję panowie serdecznie. To będzie walka wieczoru podczas jutrzejszej pierwszej tarnowskiej gali mieszanych sztuk walki. Jako pierwszy na wagę udaje się oczywiście Mirosław Kuban. Mirosław Kuban z klubu Cerberos Gym. 64,3. Przypominam, waga do 66 kg. A teraz na wadze staje Radosław Piechnik. 65,5. Panowie, stańcie naprzeciwko siebie. Ja tylko dodam, że Radosław Piechnik jest jak dotąd niepokonany. Ma za sobą 5 zwycięskich walk. Będzie to jego pierwsza walka po dwuletniej przerwie. Mirosław Kuban to zawodnik ze Słowacji. Ma za sobą 10 walk, 5 wygranych, 4 przegrane i jedną nierozstrzygniętą. To będzie walka wieczoru podczas jutrzejszej pierwszej tarnowskiej gali mieszanych sztuk walki MMA Night The Beginning. Szanowni Państwo, poznaliśmy obsadę wszystkich walk jutrzejszego wieczoru. Winny jestem jeszcze Państwu oczywiście przypomnienie, że jutro o godzinie 18:00
18 rozpoczyna się gala, pierwsza tarnowska gala mieszanych sztuk walki, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Odbywać się ona będzie w hali widowiskowo-sportowej w tarnowskich Gumniskach. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy. Jutro naprawdę wielkie emocje podczas gali. Dziękuję serdecznie. Sędzia punktowy, tak, oczywiście moje zadanie, skupiam się na tym, aby oceniać walkę według zasad, które są nam znane i każdą rundę staram się wypunktować, to jest w zależności 10-10, 10-9, 9-8, 10-7. Wszystko w zależności od tego, jaką przewagę zawodnik zyska w parterze, w stójce, techniki kończące, trafienia celne, mocne, dobre obrony itd., itd., który jest bardziej agresywny, chodzi oczywiście o agresję taką sportową, który stwarza większe zagrożenie i na tej podstawie oceniam każdą rundę. Następnie te rundy są sumowane i ten wynik końcowy jest przeze mnie obliczany, podawany sędziemu głównemu, który ogłasza wynik, tak? Od poszczególnych sędziów punktowych otrzymuje wyniki i na podstawie tych wyników ogłasza zwycięstwo. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja taka, że zwycięstwo będzie tak zwane przed czasem, czyli ewentualnie knockout bądź poddanie. Gala się jeszcze nie zaczęła, nie można jej oceniać, ale oceniać można natomiast poziom zawodników. Z pewnością pan się tutaj zapoznawał, jak wyglądają nazwiska. Nazwiska wyglądają ciekawie. Fakt, że jest kilku debiutantów, ale powiem szczerze, że z doświadczenia, że czasami ci debiutanci potrafią zaskoczyć i naprawdę pokazać niezły show. Myślę, że żeby ocenić, bo to też jest dyspozycja dnia, przeciwnik, oczywiście kibice, którzy czasami potrafią bardziej zagrzać do wysiłku, do walki. Myślę, że jutro będziemy mogli ocenić to dokładnie i który zrobił na mnie największe wrażenie. Bardzo chętnie się z tym podzielę. Tarnowsko rośnie w siłę, jeśli chodzi o MMA. No ja myślę, że jeżeli jest tu organizowana gala, to już jest widać, że jest siła, bo to musi być tutaj po pierwsze przychylność władz, po drugie ludzie, którzy chcą to robić. No i po trzecie zawodnicy tutaj miejscowi, a ja widzę, że jest paru zawodników miejscowych na karcie, którzy mają przyciągnąć kibiców, więc myślę, że na pewno rośnie w siłę. Dziękuję bardzo. Znaczy tu w tym wypadku nie było aż takiej dużej różnicy, natomiast no, w tym wypadku tylko odwodnienie w tej chwili wchodzi w grę, czyli wysiłek fizyczny, poskacze, pobiega, ewentualnie sauna i w tym momencie będzie miał tą wagę.